Oblicz współczynnik a wielomianu w, jeśli w od x równa się ax do czwartej plus 3x do trzeciej minus 2x plus 1 oraz w od minus 2 równa się minus 6. W treści zadania mamy podany wzór wielomianu w od x oraz informację, że wartość wielomianu w od minus 2 wynosi 6. Po lewej stronie mamy w od minus 2, więc policzmy w od minus 2. Tu mieliśmy w od x, czyli zamiast x wstawiamy teraz liczbę minus 2. Podstawmy. Mamy najpierw a, teraz za x wstawiamy minus 2. Ten x tutaj był do potęgi czwartej, więc teraz nasza minus 2 jest do potęgi czwartej. Dalej mamy plus 3x do trzeciej, czyli teraz będzie plus 3. Za x wstawiamy minus 2 do potęgi trzeciej. I dalej minus 2 razy za x wstawiamy minus 2 i plus 1. Uprośćmy to wyrażenie, czyli mamy w od minus 2 wynosi. A przepiszmy. Teraz mamy minus do potęgi parzystej znika nam i 2 do potęgi czwartej to jest 16. Dalej, minus do potęgi nieparzystej zostaje. 2 do potęgi trzeciej to jest 8. I tu mamy minus razy minus daje plus i plus 1. Obliczmy. Tu mamy 16a, minus 24 i plus 5. Uprośćmy jeszcze nasze wyrażenie, czyli mamy w od minus 2, to jest 16a i minus 19. Wiemy, że z jednej strony w od minus 2 ma taki wzór, a z drugiej strony w od minus 2 ma wynosić 6. Utwórzmy więc z tego równanie. Dostaniemy pod w od minus 2 wstawmy 6, czyli mamy 6, to jest 16a minus 19 i dostajemy równanie z jedną niewiadomą a. Minus 19 przenieśmy na lewą stronę, czyli mamy 6 plus 19, to jest 16a. Po lewej stronie mamy 25, to jest 16a. I teraz, aby obliczyć a, musimy jeszcze pozbyć się 16, czyli obustronnie dzielimy przez 16, także tutaj było mnożenie, czyli dostaniemy 25 16, to jest nasze a.